Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili, a natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów, całej górskiej krainie Judei. Rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Rzadko tak uroczyście wspominamy narodzenie jakiegoś świętego. Święto Narodzenia Maryi jest we wrześniu, Boże Narodzenie w grudniu, a pół roku wcześniej dzisiaj mamy ten niezwykły fakt urodzenia się Jana Chrzciciela. Jan, jak słyszeliśmy we wprowadzeniu, znaczy łaska od Pana, Bóg jest łaskawy. Kiedy czytamy tę Ewangelię, tak naprawdę Elżbieta i Zachariasz mogli już doświadczyć w swoim życiu różnych opinii ludzkich. W tamtym czasie, gdy ktoś był niepłodny, nazywano takie osoby w jakiś sposób dotknięte Bożym przekleństwem, że nie mają tej łaski. Natomiast sama Elżbieta doświadczyła, że w końcu podeszłym wieku Bóg okazał jej łaskę. Mogła się cieszyć z całą rodziną, sąsiadami, z tego, że stała się matką. Później okaże się, że to matką niezwykłego syna, tego, którego Pan Jezus nazwał, że nie narodził się większy z niewiast niż ten. Dzisiaj mamy w czytaniach czy w psalmie dużo o dzieciach, o tych, którzy mają misję jeszcze w łonie matki. I Izajasz napisał, że Bóg go już powołał od łona matki, jak jeszcze był małym zarodkiem, embrionem. Już go powołał Bóg. Zauważmy, ileż to w świecie dzieci powołanych przez Boga nie może się narodzić. Rocznie liczy się, że jakieś 50 milionów dzieci na świecie nie może być urodzonych z powodu aborcji. Na śmietnikach znajdują ludzie zwłoki tych, którzy mogli mieć do wykonania jakąś piękną misję. Ileż to by było naukowców, lekarzy, księży, świętych i ktoś im zakazał urodzić się. W ostatnich dziesięcioleciach liczy się, że jakieś miliard dzieci zostało zamordowanych. I to jest dzisiaj wołanie, bo z tym jest związane szczególne błogosławieństwo lub przekleństwo. Święty Jan jest zapowiedziany jako ten, który zwróci serca ojców ku synom.
a serca synów ku ich ojcom. Prorok Malachiasz zapowiada, że jeżeli nie nastąpi to zwrócenie ojców ku synom i synów ku ich ojcom, wczoraj mieliśmy Dzień Ojca, to jest z tym związane jakieś Boże przekleństwo. Natomiast kiedy miłość jest między właśnie ojcem a synem, w ogóle między dziećmi a rodzicami, z tym jest związane szczególne błogosławieństwo. Przykazanie czci ojca swego i matkę swoją jest związane z obietnicą, aby ci się dobrze wiodło, abym ci błogosławił. Dzisiaj, kiedy rodziny są tak atomizowane, rozczłonkowywane, kiedy jest tak dużo rozwodów, kiedy często zdarza się, że dzieci mają tylko jedną z rodziców, albo matkę najczęściej, albo ojca, tu jest wiele różnych takich rozdaść serca. I rzeczywiście potrzeba nam na nowo tej łaski od Pana, tej łaski jednoczenia, miłosierdzia, przebaczenia, pojednania. Diabeł znaczy ten, który dzieli. Diabolos to ten, który przecina na pół, na dwie części. Natomiast Bóg, Duch Święty jest tym, który jednoczy. I w sytuacjach, kiedy rzeczywiście możemy spotykać się z jakimś doświadczeniem trudności, przeciwności, jakichś złych słów, złych czynów, to bardzo potrzebujemy wołać na pomoc. Zauważmy, że Elżbieta mogła wcześniej doświadczać, czy też Zachariasz, różnych docinek, różnych złych jakichś opinii o nich, bo ludzie mogli sobie wymyślać, dlaczego nie mają dzieci. Może ktoś z waszego rodu, może wy nie zasłużyliście na to. A to nie jest taka prawda. Nikt nie zasługuje na dzieci. Dzieci są darem Boga, są łaską Boga. I czasem tak jest, że Pan Bóg w sposób wolny wybiera, komu może dać, komu chce dać, ale nie ze względu na zasługi, tylko ze względu na swoją własną taką misję, którą przeznacza. I czasem może się okazać, że ci, którzy bardzo chcą mieć dzieci, nie mają tej misji. Mają może jakąś inną misję. A ci, którzy nie chcą, są zaproszeni do tej misji, aby stawać się matką i dzieckiem, nie tylko w sensie biologicznym, ale też psychicznym, duchowym. Bo co to znaczy być matką, czy co to znaczy być ojcem? To znaczy rodzić. Być rodzicem, oddawać w ręce Boga. Pani Wanda Pułtawska często powtarza, że nie można mówić mam dziecko, posiadam dzieci. Co to są przedmioty? Nie, Pan Bóg pozwolił mi zostać ojcem tego dziecka, matką tego dziecka, ale nigdy nie mogę go posiadać. Pan Bóg mi dał, abym był, ale nie żebym miał. Bardziej trzeba być niż mieć. Być może Zachariasz potrzebował 9 miesięcy, żeby przejść pewnego rodzaju nawrócenie mentalne. Może on tak bardzo przez te wszystkie lata chciał mieć dziecko, że musiał przejść do takiego doświadczenia, że on ma stać się ojcem dla tego dziecka. Ojcem to znaczy przekazać mu to, co otrzymał od Boga, żeby mógł wypełnić misję, którą Bóg mu zlecił. Misją Zachariasza było uwielbianie Boga, ale może po pewnych różnych trudnościach stwierdził, że nie ma za co uwielbiać Boga. Wykonywał po prostu funkcje kapłańskie tak z przyzwyczajenia już, rutynowo. Dopiero kiedy rozwiązały mu się usta po tych 9 miesiącach, zaczął z całym sercem wielbić Boga. Być może w tym czasie, jak wiemy z wcześniejszego fragmentu Ewangelii świętego Łukasza, była w tym domu też Maryja, już ze swoim synem, Jezusem Chrystusem.
pod sercem. Bo słyszymy, że razem z Elżbietą cieszyli się sąsiedzi, ale też i krewni. Krewną była też Maryja, która została na 3 miesiące, a więc do momentu urodzenia i do momentu obrzezania dziecka. Więc przebywanie w domu Maryi razem ze swoim Synem Jezusem Chrystusem powoduje, że człowiek staje się uzdrowiony. Warto zaprosić do naszych rodzin Maryję, a z nią Jezusa Chrystusa. Szczególnie tam, gdzie doświadczamy różnych zranień spowodowanych odwróceniem się rodziców od dzieci, dzieci od rodziców, zranień związanych z różnego rodzaju grzechami. Mogą to być grzechy, które bardzo poważnie na całe lata ranią. I dlatego też dzisiaj tak bardzo potrzeba nam, naszej Ojczyźnie, na nowo zawierzyć Maryi, aby uczyła nas wielbić Boga. Zauważmy, że często sami Polacy, ale też inne narody zauważają, że my Polacy bardziej skupiamy się na tym, co jest złe, co jest takie ciężkie, trudne, bolesne. Drugim człowieku chętnie zauważymy zło, zaczynamy o tym złu mówić, narzekać, mamy jakąś taką żółć w sobie, a przecież to nas jeszcze bardziej niszczy, osłabia. Natomiast uwielbianie Boga, oddawanie Mu czci i chwały napełnia nas Duchem Świętym. Jakże bardzo potrzebujemy tego dzisiaj, żeby zobaczyć nawet swoje życie. Zauważmy, czy mamy taką tendencję, żeby popatrzeć na siebie i powiedzieć, tak jak tu psalmista pięknie napisał, przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. I dalej, sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twoje dzieła. Bardziej, częściej, chyba raczej zaczynamy narzekać na swoje zdrowie, na swój wygląd. Trudno nam jest przyjąć taką postawę, że sławię Boga za to, że mnie cudownie stworzył, że jestem Jego obrazem, jestem na Jego podobieństwo. Dziękuję Ci, Boże, za moje całe życie. Czy potrafię tak dziękować Bogu? Dzisiaj chciejmy tak spojrzeć na swoje życie oczami Boga. Owszem, może były różne trudne doświadczenia, nasze upadki, grzechy, ale starajmy się w tym wszystkim zobaczyć, że Pan Bóg nas podnosi, daje nam szansę. Jest Bogiem obietnicy, nie jest Bogiem przekleństwa, ale błogosławieństwa. I chcielibyśmy też prosić za nasze rodziny, za naszą ojczyznę, żebyśmy tworzyli jedno, żebyśmy umieli pokonywać zło dobrem i nie dali się zwyciężyć złu. Niech błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, święty Stanisław Kostka, święty Jan Chrzciciel, przede wszystkim Matka Boża wspierają nas w tej właśnie modlitwie uwielbienia, dziękczynienia, abyśmy nie dali się zwyciężyć złym myślom, ale złe myśli dobrym uwielbieniem Boga zwyciężyli wszelkie zło.